Dzień dobry! Jeśli mnie oglądacie, to znaczy, że mamy już początek roku 2022. Mamy dzisiaj dzień wizji. Chciałbym się podzielić tym, co jest w moim sercu, co Bóg kładzie na moje serce, by przekazać Wam, Kościołowi, ale zanim to zrobię, zanim będziemy czytali Boże Słowo, chciałbym bardzo krótko powiedzieć, że moim głębokim pragnieniem jest to, by ten rok 2022 był dla Was przepiękny. Niech Pan obdarza Was zdrowiem, niech Pan obdarza Was pokojem w Waszych rodzinach, niech Pan obdarza Was wszelką łaską. Naprawdę, niech ten 2022 już rok będzie dla Was wspaniały, przepiękny, znakomity, pełen powodzenia, rozwiązania problemów. A szczególnie życzę Wam, żebyście byli jak najbliżej łaski Bożej i doświadczali obecności Pana w Waszym życiu. A teraz, rozmawiając o tym roku, rozmawiając o Królestwie Bożym, rozmawiając o Kościele, chciałbym, byśmy zastanowili się razem, co Pan Bóg nam przygotował w tym nadchodzącym roku. Albo właściwie, chciałbym powiedzieć, że być może powinniśmy się zastanowić nad tym, w jaki sposób my, Boży lud, Kościół Jezusa Chrystusa, albo mówiąc o sobie, Kościół ZielonoŚwiątkowy, w jaki sposób możemy uszczęśliwić naszego Pana w tym bieżącym już roku i uczynić coś, co sprawi mu radość, co przyniesie mu uśmiech, co zaakceptuje i powie: Dobrze, sługo, dobry i wierny, cieszę się, że to zrobiłeś. Więc moje dzisiejsze zwiastowanie, mój przekaz do Was będzie związany właśnie z tym, abyśmy się zastanowili, co Pan przygotował dla nas, albo co Możemy ofiarować naszemu Panu, co sprawi mu radość i przyjemność. A więc rozpocznijmy od czytania Bożego Słowa, które jest zapisane w liście do Hebrajczyków w 5. rozdziale, 12. wierszu. Bardzo krótki fragment, bardzo naładowany treścią. Chciałbym, byśmy przez chwilę zastanowili się nad tym. Autor listu do Hebrajczyków mówi tam tak. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być. Tymczasem znowu. Autor listu do Hebrajczyków wskazuje, że na tym etapie rozwoju w życiu kościoła, w życiu ludzi, którzy są w tym kościele, powinien nastąpić taki rozwój, powinny nastąpić takie okoliczności, które sprawią, że widoczny będzie rozwój, widoczna będzie ich użyteczność dla Królestwa Bożego i dla Kościoła. Powinni więc byli być na innym etapie swojego życia, swojego rozwoju, powinni byli być na innym poziomie. A potem takie niewinne słówko, pokazujące niezwykły dramat. To słówko brzmi tymczasem. Powinniście być, Tymczasem. I myślę, że to jest coś, na co każdy z nas musi zwrócić uwagę w swoim życiu. Bo to stwierdzenie tymczasem albo tymczasem znowu pokazuje nam bardzo jasno, że nic się nie zmieniło przez ten ostatni czas. Nic się nie zmieniło jakościowo. Przeszliśmy różne okoliczności, braliśmy udział w różnych wydarzeniach, było dużo doświadczeń, może nawet świadectwa, lecz jeśli chodzi o jakość naszego życia, lecz jeśli chodzi o poziom naszej służby, kompletnie nic się nie zmieniło. I to był dramat, do którego nawiązuje autor listu do Hebrajczyków. Biorąc pod uwagę czas, gdzie, w jakim punkcie swojego rozwoju, Powinien być Kościół ZielonoŚwiątkowy. O nie, nie pozwalamy sobie na żadne tymczasem. Nie pozwalamy sobie na żadne tymczasem znowu. Nie przyjmujemy do wiadomości tego stwierdzenia: tymczasem znowu się okazuje, że daleko do przodu nie zaszliśmy. Nie ma żadnego tymczasem znowu. Rośniemy, a wraz z tym wzrostem chętnie chwytamy się za sprawy większe, za większą, głębszą służbę, za bardziej odpowiedzialną służbę. I to jest dla nas bardzo ważne, i myślę, że to jest to przesłanie z serca Pana Jezusa do Kościoła Zielonoświątkowego. Żadne tymczasem znowu, a raczej Pan mówi głębsza służba. Bardziej odpowiedzialna służba, służba, która przyniesie lepszy owoc. Jeśli rośniemy, tak jak w przypadku tych Hebrajczyków, do których był skierowany list, to znaczy, że nie zajmujemy się już wyłącznie sobą. Ci, którzy nie są nauczycielami, ale są dziećmi w poznaniu, w służbie, niemowlętami, Zajmują się wyłącznie sobą. To jest ich własne życie, kręcące się wokół nich samych. Nauczyciel ma za zadanie dać komuś innemu coś wartościowego coś, co sprawi, że życie tej osoby obdarowanej będzie podlegało rozwoju. Nie chcemy być tacy jak dawniej, jak kiedyś byliśmy chcemy być inni. Pamiętam taki czas w historii naszego narodu, kiedy byliśmy wyłącznie biorcami. Mówię o kościele. Mówię o poszczególnych zborach. A więc przyjeżdżali do nas ludzie z zagranicy i nie mówię tego krytykując wręcz przeciwnie, mówię to składając świadectwo o bardzo wartościowej i pięknej służby tych naszych gości. Przyjeżdżali do nas i obdarowywali nas duchowymi dobrami. To byli przeważnie ludzie z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, także z innych krajów, ze Szwecji, z Niemiec, może. Yy, mieli nam co podarować. Troszczyli się o nas, zależało im na nas, więc modlili się o nas, nauczali, yy, wskazywali lepszą drogę służby. Jakże często wiązało się to również z finansowaniem wielu projektów, które w Polsce wówczas istniały. Jakim błogosławieństwem byli dla nas ci ludzie, którzy przecież mogli się zajmować swoimi sprawami, ale nie zajmowali się tylko swoimi sprawami. Byli wystarczająco dojrzali, by zatroszczyć się o nas i przekazać nam, nie mając z tego żadnej korzyści, lecz przekazać nam tę kulturę Bożego Królestwa te ich zdobycze, te ich troskę, tę ich miłość i finanse, które pomagały nam rozwijać nasze służby. Czy kościół zielonoświątkowy jest tylko kościołem, który czeka na to, że ktoś inny o nas się zatroszczy, że ktoś inny nas pobłogosławi, że ktoś inny nam coś podaruje, czy może jesteśmy ludźmi, którzy już są gotowi do tego, by dać? by stać się apostolskim kościołem. Pamiętam jeszcze w mojej służbie pastorskiej w Koszalinie mieliśmy wielu przyjaciół w Białorusi, na Litwie, w innych krajach i pamiętam, przyjeżdżali do nas. Nasz, ja też jeździłem odwiedzając ich. To była fantastyczna, fenomenalna współpraca, braterstwo jak marzenie. Ale pamiętam, że oczywiście zawsze nas to wiele kosztowało. Modliliśmy się, pragnęliśmy to, co mieliśmy dawać. Czasem wiązało się to z finansami, ale kiedy brakowało wszystkiego innego, to pamiętam, naszym pragnieniem było to, żeby im podarować naszą służbę, mówiąc po chrześcijańsku obrazowo żeby umyć ich nogi i powiedzieć im, że są cenni, że są kochani, że są wartościowi. Więc zadaję to pytanie: czy my, jako całość, jako Kościół Zielonoświątkowy, czy poszczególne zbory, jesteśmy zamknięci w swojej własnej enklawie, troszczymy się o siebie, wyłącznie o siebie? Nasze świadectwa mówią o tym, czym my zostaliśmy obdarowani, co my osiągnęliśmy, co my mamy, czym my jesteśmy pobłogosławieni, albo można być inaczej yy, nastawionym na służbę. Możemy być błogosławieństwem dla innych, możemy być dawcami, możemy być tymi, którzy obdarowują, którzy się troszczą, którzy modlą się, którzy pomagają, wspierają, nauczają. Przechodzimy tutaj do czegoś, co ja nazywam apostolskim charakterem Kościoła choć mam wątpliwość, czy tak powinienem to nazwać. Słowo apostolski jest dzisiaj bardzo modne. Więc jeśli będziecie mieli inne zdanie na temat tego, na czym polega apostolski charakter kościoła, umówmy się od razu, że to wy macie rację, a nie ja. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o tym, że potrzebujemy apostolskiego charakteru kościoła. Co to znaczy? Charakter apostolski kościoła to jest charakter, który nakazuje nam nie koncentrować się na sobie. Nie koncentrować się na swojej wyłącznie służbie, na swoim dobru, na swoim imieniu, na swoim powodzeniu, na błogosławieństwach, które nas dotyczą, ale apostolski charakter kościoła polega na tym, że oprócz tego, że zajmujemy się sobą, jesteśmy otwarci na wszystko, do czego nas Bóg powołuje. Jesteśmy otwarci na wszystkich, do których nas Bóg powołuje, aby dawać, aby być błogosławieństwem i nie mieć z tego żadnej korzyści. Apostolstwo to misja, która wykracza poza nasze lokalne cele i lokalne potrzeby. Apostolstwo zaczyna się wtedy, kiedy angażujemy się w coś, co ani nie nada nam większej chluby, nie da nam bezpośredniej korzyści. Ani materialnej, a nawet straty, bo będziemy robić coś, co będzie nas kosztowało dużo pieniędzy, dużo pracy, dużo duchowego wysiłku. Wracając do fragmentu z listu do Hebrajczyków, chciałbym powiedzieć tak, że już dawno Kościół Zielonoświątkowy w Polsce powinien wziąć odpowiedzialność za coś, co się dzieje poza naszą sferą działania. Co za, poza naszą sferą organizacyjną, poza naszą sferą duchową, poza naszym domem. Pan powołał nas, żebyśmy stali się błogosławieństwem dla innych. I tu jest poważna różnica, bo bardzo często myślimy o tym, żebyśmy byli błogosławieni, żebyśmy oglądali błogosławieństwa w naszym życiu. A chcę wam pokazać drogę jeszcze doskonalszą. Pan nas powołał do tego, byśmy byli błogosławieństwem dla innych. Tak właśnie Bóg postanowił, że będzie z Abrahamem. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody Ziemi. Ale żeby te wszystkie narody Ziemi mogły być błogosławione w Nim, to najpierw On musiał być błogosławiony, Jego potomstwo. Więc Pan nie tylko chce poprzestać na tym, że my jesteśmy błogosławieni, ale Bożą naturą, Bożym planem, Bożą myślą jest to, żeby w nas. W kościele zielonoświątkowym, i w twoim lokalnym zborze były pobłogosławione liczne narody. Przypomina mi się historia Anny, matki Samuela. Miała całkiem wygodne życie. Miała dobre życie. Jej mąż był zamożny, Bóg ich błogosławił, ale nie miała dziecka. I bardzo przeżywała to, że nie ma dziecka. Pragnęła. Urodzić, pragnęła wychować swoje dziecko, a potem, tak jak mówi Boże Słowo, oddała je Panu i co roku przynosiła mu nowe ubranka. Troszczyła się o to, żeby to jej dziecko umiłowane, które Pan jej dał, było właściwie wyposażone. Chciałbym powiedzieć, że to jest fantastyczny obraz duchowej służby Kościoła jako całości w Polsce i lokalnego zboru. Nie może nasze życie polegać na tym, że jest nam wygodnie, że uwiliśmy sobie gniazdko, że działamy, że funkcjonujemy, jesteśmy zadowoleni z mniejszymi czy większymi problemami, ale jesteśmy bardzo błogosławieni. Nie. Musimy zrodzić do bytu. Coś niezależnego od nas. Może to będzie inny kościół w innym mieście. Może to będzie służba, która jest poza granicami naszego kraju. I tak jak Anna y, oddała tę służbę, nie próbowała sobie przywłaszczyć syna tylko dla siebie, dla swojej radości, ale oddała go panu, by służył Bogu. Nie widziała go na co dzień, ale się troszczyła, żeby był wyposażony. Ubranka. Prawdopodobnie różne inne rzeczy, które potrzebne były Samuelowi, były darem Anny. Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce może być właśnie takim błogosławieństwem dla innego zboru, który powstał w innym mieście, albo może dla jakiejś służby za granicą. Tak się zastanawiałem, czy mógłbym wskazać jakiś naród, który był dla Polski szczególnym błogosławieństwem. I oczywiście tych przykładów było aż nadto dużo. Pamiętam dawno temu, jeszcze w latach 80., byłem bardzo zawstydzony wręcz, że są kraje, że są zbory, które częściej się modlą o Polskę niż ja sam. Więc pamiętam, były kraje, były zbory, byli ludzie, którzy regularnie modlili się o nasz kraj. I pamiętam. Że były narody, które stały się dla nas błogosławieństwem pod każdym względem. duchowym, materialnym, pod względem wyposażenia w służbie, pod względem nauczania, przekazania nam tej wiedzy o tym, jak w służbę dobrze i we właściwy sposób sprawować. Mogę wymienić Amerykanów. Trudno byłoby znaleźć zbór, szczególnie pochodzący. Z lat 80., -tych, 90., -tych, który w jakiś sposób nie został pobłogosławiony przez Amerykanów? To mam do Was pytanie: A co by było, gdyby się przejmowali tylko sobą? Podobnie byliśmy pobłogosławieni przez Brytyjczyków. Ja sam pamiętam w latach 80., kiedy był straszliwy kryzys w naszym kraju. Kiedy brakowało wszystkiego, kiedy był stan wojenny, kiedy Polska cierpiała z powodu niewiarygodnego kryzysu ekonomicznego, ja sam pamiętam paczki ze Szwecji. Pamiętam paczki z Niemiec. Wiecie co chcę wam przez to powiedzieć? Oni byli wystarczająco dorośli, żeby się o nas zatroszczyć, żeby stać się dla nas błogosławieństwem. To jest apostolski charakter kościoła. Chcemy być dla Was błogosławieństwem. Zapytacie, jaką mieli z tego korzyść? Prawie żadną. Ich korzyścią było to, że tacy ludzie jak ja najedli się, byli pobłogosławieni, mieli się w co ubrać. Dziękujemy im dzisiaj za to. Dziękujemy za apostolski kościół w Niemczech czy w Szwecji. Wdzięczni jesteśmy za to Bogu. I moje pytanie dzisiaj brzmi: Czy Polska może stać się błogosławieństwem dla innych narodów? Pytanie jest natury czysto retorycznej. Oczywiście, że tak. Jesteśmy gotowi do tego pod względem duchowym, pod względem intelektualnym, pod względem społecznym, pod względem finansowym. Jesteśmy gotowi do tego, żeby być błogosławieństwem dla innych. Bo zadaję sobie pytanie: czy inne narody mogą powiedzieć, że na Polaków, na polski kościół, można liczyć? Czy inne narody mogą albo będą mogły powiedzieć, że duchowo, w modlitwie, wsparciem w służbie i finansowo na Polaków można liczyć? Z pewnością tak. Pozwólcie, że powiem teraz o trzech rzeczach, które możemy zrobić praktycznych rzeczach. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że możemy się modlić. O kogo Twój zbór się modli? Czy modlicie się na każdym nabożeństwie, o jakieś, jakieś miasto, gdzie nie ma kościoła, albo o jakieś miasto, gdzie jest bratni kościół, który wspieracie i o który się troszczycie? Powinniśmy się modlić o jakieś miasto w Polsce, powinniśmy się też modlić na każdym nabożeństwie o jakiś kraj. Może ten proces wyboru jakiegoś kraju czy wyboru jakiegoś miasta zajmie nam chwilę, zajmie nam jakiś czas, ale powinniśmy to głęboko przemyśleć, o kogo się modlimy, kogo w naszej modlitwie błogosławimy. Ja sam pamiętam takie chwile, kiedy jeszcze byłem pastorem w koszalinie z jakiegoś nieznanego mi powodu, regularnie na każdym nabożeństwie modliliśmy się o Niemcy. Prawda jest taka, że byliśmy blisko granicy niemieckiej, troszeczkę mieliśmy kontaktów z Niemcami, nauczyliśmy się pieśni w języku niemieckim, śpiewaliśmy ją po niemiecku, modliliśmy się i błogosławiliśmy ten kraj. Były jakieś tam okazje do tego, by odwiedzać, nauczać, głosić kazania, ewangelizować, by chór mógł wystąpić. Coś się w tej sprawie działo. Nie do końca to czytamy. Jeszcze, jakie były efekty tego? Co z tego? Kiedy tak naprawdę mogliśmy to robić? Zacznijcie się modlić o jakieś miasto, o jakieś miasteczko, gdzie nie ma jeszcze kościoła. Bądźcie kościołem misyjnym, który nie tylko o sobie myśli, który nie tylko mówi Boże, pobłogosław nas, ale kościołem, który będzie wołał Boże, pobłogosław ich. Miałem na pewnej konferencji, na której byliśmy z naszymi przyjaciółmi z Jordanii. Chętnie bym ich pozdrowił, ale nie rozumieją po polsku. To było w Singapurze na konferencji zielonoświątkowej i tam na tej konferencji zielonoświątkowej byliśmy my Polacy, ja i Ewa byliśmy reprezentantami Polski i Europy. No i blisko nas byli nasi przyjaciele z Jordanii. I którymś razem w czasie jakiejś przerwy, ci nasi przyjaciele z Jordanii mówią do nas: Szukaliśmy was tak intensywnie, ale nie mogliśmy was znaleźć. A co się stało? Mówią do, do nas tak: Przyszedł parę minut temu ktoś z Japonii i powiedział: Tak, w naszym kościele modlimy się o dwa kraje na świecie o Jordanię i Polskę. I powiedzieli tak, modlimy się, i Bóg daje nam jedno konkretne słowo w Jordanii. Tam wymienili to słowo, i nasi przyjaciele mówią: Ależ to jest maluteńka miejscowość, która u nas istnieje, nawet nie mogliście o niej słyszeć. I ci Japończycy modlili się o tę miejscowość i powiedzieli tak: modlimy się też o Polskę. Podobno ktoś z Polaków tutaj jest. Chcielibyśmy ich zobaczyć i powiedzieć, że się o nich modlimy. Niestety nie udało mi się ich jeszcze zobaczyć. Mam nadzieję, że może kiedyś pewnego dnia Pan Bóg skrzyżuje nasze ścieżki. Ale jak iż ja byłem zachęcony, że w dalekiej Japonii ktoś modlił się o Polskę. Boże, jakże Ci za tych ludzi. Dziękuję. Powieście na tablicy zborowej nazwę miasta, o które się modlicie. Powieście na tablicy zborowej nazwę kraju, o który się modlicie. I zawsze modlcie się o to, żeby Pan błogosławił ten kraj. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest: szukaj relacji i sposobów wsparcia. Oczywiście, kiedy myślimy o relacji z ludźmi z innego miasta. Może z innego zboru albo z ludźmi, którzy jeszcze nie mają zboru w tym swoim mieście, sprawa jest nieco łatwiejsza, ale nie jest też w dzisiejszych czasach tak bardzo skomplikowana sprawa, żeby postarać się nawiązać relacje. Ja sam byłem w procesie, kiedy poszukiwałem relacji z ludźmi z Białorusi. Z Litwy, Łotwy, Ukrainy. Pamiętam takie chwile, kiedy próbowałem gdzieś tam poprzez listy, telefony, poprzez wiadomości dowiedzieć się, czy mogę kogoś spotkać, byśmy się zaprzyjaźnili. Ale jeśli już Duch Święty prowadzi nas do tego, byśmy nawiązali z kimś relacje, to nawiążmy relacje, zaprośmy ich do siebie, odwiedźmy ich. Niech ci ludzie dowiedzą się o tym, że jesteśmy otwarci na przyjaźń. Niech ci ludzie dowiedzą się o tym, że jesteśmy otwarci na to, by być z nimi. By dzielić troski, by dzielić radości, by dzielić dole i niedole. To jest apostolski kościół. I powiem Wam tak: jeśli nikogo za granicą nie macie, i nie macie gdzie pojechać, i nie macie komu głosić słowa, i nie macie kogo zaprosić, Mam dla was genialną myśl. Zwróćcie się do mnie. A ja zrobię dosłownie coś takiego. Jeden z najbardziej potrzebujących dzisiaj narodów to Macedonia. Tak jak Macedończycy wzywali apostoła Pawła: przyjedź do nas, potrzebujemy Ciebie. Tak dzisiaj. To wezwanie macedońskie jest skierowane do kościoła, bo tam oni potrzebują dramatycznie wręcz pomocy niewielu chrześcijan. Inne kraje to Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, tam możemy dużo dobrego im dać. Oni desperacko potrzebują służby i tego, żeby ktoś się nimi zajął. Wracając do listu do Hebrajczyków, powiem. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być misjonarzami. Nie ma żadnego, tymczasem znowu. Możemy się kimś innym zająć. Jeśli nie masz miejsca, gdzie możesz dać swoją służbę, zwróć się do mnie. Ja ci z pewnością pomogę. I ostatnia rzecz, praktyczna, o której chcę powiedzieć to finanse. Powiedz mi, na co wydajesz pieniądze, a powiem ci, na czym ci zależy. Jeżeli w naszym budżecie zborowym nie ma ani odrobiny pieniędzy dla kogoś poza naszą społecznością. No to katastrofa. Powiedz mi na co wydajesz pieniądze, a powiem na, na czym Ci zależy, jakże często zależy nam tylko na sobie samych. Niedawno byłem świadkiem przejmującej rozmowy na posiedzeniu pastorów, y Spotkaniu pastorów okręgu centralnego i rozmawialiśmy tam o zakładaniu nowych, nowych zborów, o potrzebach, i zaczęliśmy dotykać kwestii pieniędzy. I, że tak powiem, byłem w siódmym niebie, słysząc wielu tych braci, którzy mówili: No to musimy coś zrobić, musimy jakoś to sfinansować, musimy coś dać. I taka myśl się we mnie zrodziła, i mam nadzieję, że to będzie możliwe. Właśnie w tym roku, żebyśmy my, jako zbór, w którym ja również jestem pastorem, mogli dawać 10% naszych przychodów dla kogoś. Dla innego zboru, na zakładanie jakiegoś zboru, na działalność misyjną. Zacznijcie zbierać pieniądze dla innych. Oddawajcie te pieniądze, by być błogosławieństwem. Prywatnie. Oddajemy swoje pieniądze dla kościoła, by kościół był błogosławiony. Jakież to jest piękne. Jakież to jest wartościowe. Dziękuję wszystkim braciom i siostrom, wierzącym ludziom, którzy dają pieniądze na swój zbór. Wiecie, dlaczego to robicie: Bo kochacie ten zbór. Bo bardzo Wam na tym zborze zależy. To, co robicie, jest piękne i błogosławione. Ale ta sama zasada powinna dotyczyć zborów. Bo jeśli kochamy, jeśli nam na kimś zależy, to będziemy w stanie oddać trochę naszych zasobów, by stać się błogosławieństwem dla innych. A więc załóżcie jakiś fundusz misyjny. Może to będzie dziesięcina. Być może rzucam zbyt głębokie wyzwanie, jak na wasze możliwości, na waszą gotowość. Ale zacznijcie od czegoś małego. I nie mówię tutaj wcale o tym, żebyśmy siali żebyśmy zebrali większy plon bo rodzice kiedy dają dzieciom pieniądze wcale nie liczą na zwrot są szczęśliwi że mogą dać swoim dzieciom to jest ich radością że mogą wypełnić swoje dzieci biorąc pod uwagę czas jesteśmy rodzicami zatroszczmy się o innych i zatroszczmy się o nasze dzieci i na zakończenie niech to wyzwanie na rok 2022 będzie dla nas czymś, co zmieni nasze życie, naszą służbę i nasze funkcjonowanie. Ja mam bardzo dobre zdanie na temat Kościoła Zielonoświątkowego, na temat zborów i pastorów, więc nie chciałbym, żeby w jakiejkolwiek mierze to moje dzisiejsze zwiastowanie było przyjmowane jako krytyka. Chcę tylko pokazać, że możemy więcej, że możemy lepiej. Bracia, siostry. Nie jesteśmy już dziećmi i niemowlętami. Mamy pewne zasoby duchowe, intelektualne, społeczne, finansowe, by stać się błogosławieństwem dla innych poza naszą sferą domową. Możemy być błogosławieństwem dla innych miast, możemy być błogosławieństwem dla innych krajów. Wierzę, że Kościół ZielonoŚwiątkowy może stać się bardziej misyjny. To jest ten czas. I myślę, że do tego Pan Bóg nas wzywa. Nasza misyjność składa się z takiej triady, i mówiąc triady, mam na myśli, mam na myśli zasady muzyczne. Ta triada składa się z trzech dźwięków i one dają piękną harmonię. I myślę, że ta, ta triada, taka, tak jak muzyczna, a więc modlitwa, nawiązanie relacji i finanse, daje przepiękną harmonię, daje przepiękny dźwięk. Postarajcie się, by coś z tym zrobić. Postarajcie się, żeby powiedzieć: My już dziećmi nie jesteśmy. Zrobimy coś wartościowego. Bóg was wzywa, byście zajęli się innymi, bo Bóg was powołał do tego. Nas Bóg powołał do tego, byśmy stali się Kościołem apostolskim, byśmy stali się Kościołem misyjnym, byśmy stali się błogosławieństwem dla innych. Pomódlmy się o to razem. Panie Boże Wszechmogący, chcę Ci podziękować za. Moje siostry, za moich braci, za wszystkie ich zdobycze, osiągnięcia, za błogosławieństwa duchowe, za mądrość, za wiedzę, za finanse. To wszystko jest Twoim darem. Ty nas hojnie tym obdarowałeś. Dziękujemy Ci za to, Panie. A dzisiaj, zgodnie z Twoim sercem, chcę się modlić o to, byś pozwolił nam wejść na poziom wyższy. Byś pozwolił nam wejść na poziom bycia błogosławieństwem, troszczenia się, obdarowywania innych, by przynieść chwałę Twojemu Królestwu, nie tylko w naszym domu, ale także poza naszym domem. Dziękuję Ci, Panie, za te miasta i miasteczka, za te powstające zbory, które będą błogosławione. Dziękuję Ci, Panie, za te kraje. Które będą pobłogosławione przez naszą służbę, naszą modlitwę i nasze finanse. A teraz, modląc się o rok 2022, błogosławię każdy zbór, każdego pastora i jego rodzinę, błogosławię moje siostry i braci i modlę się, aby niezwykła łaska Boża wylała się na nich, na Twój Kościół. Bądź dla nich uzdrowieniem, bądź dla nich zaopatrzeniem, bądź dla nich błogosławieństwem, bądź dla nich pokojem, i ja błogosławię ich w imieniu Jezusa. Siostry i bracia, wszystkiego najlepszego, błogosławionego roku 2022. Amen.